Państwa, jestem tutaj w Braunschweigu i szukam Erisha Denikena, ale znalazłem coś całkiem innego, jakiś fajny zespolik tutaj gra, ale to nie jest ta impreza. Widzę, że starsi ludzie idą do następnej hali i tutaj chyba będzie dzisiaj występował ze swoją prelekcją Erich Dinhe von Deniken. Tak, to jest to. Widzimy dużo ludzi. Widzimy bardzo dużo ludzi. Widzimy, wszyscy są zainteresowani. Jest sala, jest duży ekran. Zainteresowani, jak widzimy, bardzo duży Erich von Deniken. To jednak... To jest jednak ta osobowość, która przyciąga ludzi. Widzimy, wszyscy chcą kupić od niego. Przepraszam, po niemiecku mówicie? Po polsku? Tylko po polsku? Po niemiecku też dobrze. Ja natürlich. Ja. Nehmen Sie gleich mit. Tutaj ta pani też mówi po polsku. Zechce ode mnie jakiś tiket. Taki. Jakiś tiket? A więc jest. Kto jest? To jest nur die Bestellbestätigung. Bestell? Ja. Da fehlt noch das Ticket. Ticket habe ich nicht. Ich habe das nur ausgedrückt, was ich... Habe ich auch bezahlt. Ich habe das auch bezahlt. Ich weiß, ja. das Dokument hat 3 Seiten. Man hätte die 2. oder 3. Seite ausdrücken müssen. Mein Kollege kriegt das aber hin. Ja, das glaube ich. Ich habe bezahlt, ja. Und ich muss unbedingt nicht nur diese hübsche Frau sehen, aber auch Erich von Deniken. Przerywam na chwilę. Proszę Państwa, widzimy tutaj Erich von Deniken. Sygnuje swoje książki, jest tych książek dużo, ja też dzisiaj nabędę za chwilę jakąś i zobaczymy, co ten pan będzie miał do powiedzenia. Na razie jest duża kolejka, może się to troszeczkę uspokoi, ale jeszcze jest do 19:00 dużo czasu. Jak widzimy, bardzo dużo ludzi, zapowiada się na bardzo ciekawy wieczór z Erichem von Denikenem. Zobaczymy, jakie dzisiaj teorie nam przedstawi, czy ma jakieś nowe odkrycia. Zaraz zobaczymy. Eine Frage, die Außerirdischen haben gut mit uns, meine gut, diese Resetio, diese 24, und ich meine, in 10 Jahren kommt etwas. Die sind schon da, wir werden beobachten. Die sind schon da, die Außerirdischen. Definitiv, sind schon also da. Sie meinen, im Zeitraum von 10 Jahren maximal? Wird das öffentlich. Wird öffentlich. Ich erkläre das im Vortrag. Ja. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Ponownie z Braunschweigu, gdzie Erich von Deniken za chwilę będzie występował. Ja w tym czasie już byłem, rozmawiałem z nim, zakupiłem, proszę Państwa, świetną książkę Po co jesteśmy na tej ziemi i oczywiście fajny taki amulecik z podpisem. Erich von Deniken podpisał się tutaj dla mnie. Proszę Państwa, w krótkiej rozmowie z nim zapytałem go się, co nastąpi, czy ten reset już ma być w tej chwili, czy później. Powiedział, że w najbliższych 10 latach najpóźniej obcy zrobią tutaj nowy świat i powiedział, że nie mają złych zamiarów z nami. Powiedział, że następnych kilkaset lat będzie wspaniałych. Teraz jest ten okres transformacji, więc potwierdził, że nadchodzi nowe, ale był bardzo optymistyczny w tej rozmowie ze mną. Powiedział, że absolutnie nie mamy się czego obawiać, że te siły, które teraz będą tutaj ten nowy świat montować, że te siły są do nas bardzo pozytywnie nastawione. To są słowa Erika von Denikena. Jak widzimy, jest w świetnej formie. Chyba, tak jak mówię, chyba obcy mu też pomagają. Ma prawie 90 lat. Proszę spojrzeć, nie ma żadnych zmarszczek. Lepiej wygląda niż ja. Coś niesamowitego. Rzeczywiście ten człowiek chyba ma dostęp do jakichś sił nie z tej ziemi. Za chwilę będziemy słuchać go. Ludzi się już tutaj napełnią coraz więcej. No, ale nic dziwnego. To jest legenda alternatywnego podejścia do tego, co się dzieje na tej ziemi. To jest człowiek, który twierdzi, że obcy tutaj już od dawna to wszystko kontrolują i że jest czas na nową, wspaniałą erę. Tak to właśnie skomentował Erich von Deniken. Astronautik A und S. Was ist S? Das S steht fürs englische SETI. SETI ist ein internationaler Begriff, heißt
Search for Extraterrestrial Intelligence. Die Suche nach außerirdischer Intelligenz. So die AAS ist die Gesellschaft für Archäologie und Suche nach außerirdischer Intelligenz.